Witam, ty wichu 1993, to jest kolejny odcinek Stardew Valley. W tym odcinku będzie timelapse, nie wiem dokładnie kiedy, ale będzie. I teraz tak, co do tych drzwi magicznych, dziwnych drzwi, to napisaliście, że jest to tylko po prostu tekstura, tych drzwi tam nie ma i można tam wejść za pomocą buga, którego sprawdziłem. I wiem, jak to zrobić. Jeżeli chcecie, ktoś chce wiedzieć, tak jak mamy tutaj przejście. Mamy tu przejście z jednego obszaru do drugiego. Tak staniemy prosto do tego i będziemy cały czas uderzać mieczem. To jak tylko zniknę. A, jak się nie ruszę. Nie mogę się ruszyć. Ja nie wiem, czy chcę to robić. Bo jak ja utknę tu, to co? Dlatego zanim to zrobię, żeby wam pokazać, zademonstrować i tak dalej, to zrobię totem. Honey, Faby, Iron Bar, Stone. Na farmę to akurat nie mam, ale na góry. Jakikolwiek totem. Iron Bar i Hardwood, może być. Jestem przy okazji przepełniony. Wszystkim. Tu może być magazyn, ale to jest daleko dosyć. No tak, bo się zawsze zapisuję, jak idę spać do łóżka. A jako, że ostatnio zrobiłem po spaniu małe przemerbywanko, to dzieje się tak. Dobra. Więc na razie to dam tutaj. Też krystalizery bym chciał zrobić, prędzej czy później, żeby właśnie zarabiać na tym diamentami albo czymś drogim, co tam jest możliwe. Tylko że jak na razie nie mogę skraftować krystalizerów. No i już mody są załadowane. Jeżeli ktoś nie wie, to mody są wczytywane przez API specjalne i właśnie tym specjalnym API muszę włączyć Stardew Valley za pomocą właśnie tego API. A jak nie włączę, tylko włączę normalnie przez Steama, to wtedy modów nie ma. Znaczy są, ale nie działają. Tak to właśnie działa. Więc tak, hardwood, iron bar, hardwood, iron bar. No kurde, akurat chciałem zrobić totem, znaczy chciałem iść po hardwood. No a festiwal jest i nie mogę, chyba że... O, tu jest, dobra, jestem uratowany. I będę mógł pokazać tego buga. Oczywiście on nic nie robi. W niczym nie pomaga. To jest po prostu, żeby wydostać się spoza mapy i tyle. Nic tam nie ma. Zero rzeczy, więc jeżeli ktoś pomyśli, że ułatwiam sobie grę robiąc na przykład. Nie, tam nic nie ma. Zero. Nul. Iron bar. Jeszcze szukam iron bara. Gdzie jest iron? Mam iron, więc mogę sobie teraz węgiel muszę poszukać. O, właśnie się rozpoczął festiwal. Miło. Bardzo miło. A pójdziemy na festiwal. Zanim to się przepali, to trochę czasu minie. Okej, więc festiwal jak festiwal. Gruszka lodowa. Dawaj, chcę. Chcę. Ej, a czekaj, jest tu sklep? Powiedz, że ja już wygrałem w tym festiwalu. Dostałem czepeczkę. Ale sklepu chyba nie ma tu. Co to jest za skrzynia? To jest tylko po to, żeby... No, dobra. No, dawaj. Yes! Łowimy ryby! No. No, ready. Ej, nie był w lodu. I co do długości rzutu z pławikiem, to jest taki jeden myk. Ponieważ im dalej się łowi od brzegu, czyli się dalej rzuci, tym rzadsze ryby są, jeżeli chodzi o gwiazdki.
Czyli na przykład, jeżeli byście rzucali cały czas gdzieś daleko z brzegu, to przeważnie byście mieli srebrne gwiazdki prawie zawsze. Złote czasami. No. Znaczy, nie jestem pewny, czy tak działa, ale tak zauważyłem, że tak działa i po prostu... Albo to był wielki... No... Zbieg okoliczności, albo rzeczywiście tak jest. Możecie potwierdzić, kto wie, czy tak jest, czy nie. A kto... Kto nie wie, to... Jak ktoś potwierdzi, to będzie wiedział. Wygra znowu. Abigail, mam ci dla ciebie... A nie, nie mam, mam to przy sobie. Szkoda. Szkoda. Ej, rybo. I ta belka zielona też się czasami zwiększa. Znaczy chyba z poziomem fishingu ona jest większa. Nie wiem, ale potem można sobie ułatwić łowienie ryb. Z tą lepszą wędką. Nawet to jest potrzebne, żeby lepsze ryby złapać. 6 ryb złapał. Wow. Dawaj więcej. No. 7. 7 sekund. 6. 5. 4. 3. O, złapię. Złapię, złapię, złapię. Wow. Fuck. Nie zdążyłem. Wygrałem? 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 Wygrałem. Chyba tak. Zobaczycie. Chyba wygrałem. Ale mi się beknąć chce. Uwaga. Wygrałem. Jej! Wygrałem! Dostałem 2000 golda. Mało. Bardzo mało. Co ja zrobię tyle? Ej, wygrałem. To jest łatwe. To jest akurat łatwe. Ed Crystal. Iron Bar. Hardwood mam? Tak, mam. Ciekawe, czy można iść spać do tych łóżek tam na do tych. O. Dobra. I mamy totem. I teraz wam pokażę. I te drzwi są tylko zimą, ponieważ wtedy nie ma liści. I je widać. Nie wiem, czy są w inne pory roku. Ale teraz patrzcie. Robimy tak cały czas. Mogę się ustawić tak, żeby być przy samej krawędzi od razu. Oj. O. Nie w tą stronę. O. Mam nadzieję, że nic nie popsuję. Tym, że chcę wam zademonstrować. I czekamy, aż znikniemy. O. Prawie, jeszcze trochę. Aż będziemy od tego... Ej, 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 nie w drugą stronę. Fuck. Fuck! Nie zadziałało. Bo ciężko, ja mam dwa monitory i... Akurat jak przesuwam tam, na tym tamtym monitor leci myszka. I to jest wkurzające. Fuck you! O, jak tylko jestem prosto, prawie że na miejscu, no to nagle skręcam i ataki. A to źle. Dobra, już wiem, jak to zrobić. Będziemy tutaj klikać, bo widzę, że nie ma to jakiegoś tam znaczenia. Więc lada moment. Podejdziemy do tych drzwi i sprawdzimy z bliska je. Chociaż wiem, że to jest tylko tekstura. I nic tam nie ma. Jeszcze trochę. Jeszcze chwila. Już jestem za mapą, jeszcze tylko trochę. Fuck, jeszcze za mało? Chyba to naprawili już, bo nie da się już tego zrobić.
Tak, nieważne jak daleko jestem, a... Nie, widocznie to naprawili i nie można już wyjść za mapę. Czyli bym mógł biegać tutaj właśnie za tym płotem. No ale... Wierzcie mi na słowo, że tam nic nie ma. Tam jest nic. Nic a nic. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Mamy dwie możliwości. Albo zrobię timelapse'a z bombardowania tego dungeona. Albo zrobię timelapse'a, ale fajny pająk. Ale fajny pająk mi lata tu. Albo zrobię timelapse'a z łowienia. Więc zgaduję, że was bardziej interesuje to, żebym biegał w dungeonie i... No wiecie, bombardował dungeon. Więc zrobimy dungeon. Bo sam jestem ciekaw, jak daleko, jak nisko się da zejść. Tylko też będę musiał uważać, żeby się nie ranić sam. Tu ma dużo życia, ten Starfruit. Więc sobie zabierzemy. Musimy pozbyć się wszystkich rzeczy, których nie potrzebuję w ogóle. Nic a nic. Zrobimy sobie magazyn na górze. Taki pseudo. Konewka się nie przyda, wędka się nie przyda, axe się nie przyda, scythe się nie przyda, fedora też nie, to też nie, to też nie, to też nie. Tylko bierzemy żarcie. Jakieś, jeszcze bomby, oczywiście bomby. Jeszcze przy okazji jak tam będę, to... Bomby, więcej oczywiście tych bomb muszę kupić. Ale jeszcze więcej żarcie się przyda. Gdzieś były omlety, ale mogę sobie zrobić nowe. 40, 36, 20. Dobra. Start żarcia. Teraz kupię jeszcze więcej tego i chyba na drugi dzień dopiero pójdziemy tam, bo... Chociaż nie, zdążę jeszcze spokojnie. No trochę czasu poszło do tyłu, ale... Ale myślę, że to nie będzie jakiś tam problem, bo bardzo szybko będę robił ten dungeon, mam nadzieję. Nawet nie sprawdzam szczęścia chyba, bo nie ma czasu. Mega, oj tu mamy Rare Crow. Ja już mam ten Rare Crow. Ktoś coś mówił o Rare Crowie. Zapomniałem. Ha. Cóż. Aha, i teraz tak, jak trzymam prawy, to automatycznie kupuję, nie? Ale jeżeli nacisnę Shift i przytrzymam prawy, to będzie kupowało dużo szybciej. Taki myk. I ja bym bardzo był zły, gdybym stracił te bomby. No, ale myślę, że to wystarczy. Kasa schodzi bardzo szybko. Na tym. A, jeszcze bym zapomniał. Tutaj mamy przecież challenge'a, znaczy zabijanie mobów ukończone. Więc sobie sprawdzimy. Od drugiej, tu nie ma czasu na czekanie na drugą. Chociaż druga jest za chwilę. O, i tu też mogę wykorzystać trochę tych bomb. Bo czemu nie? Oho. Oho. Ale fajnie. Yeah. Tu mam diament. O, robaczki. O, robaczki. Jest! Mam kolejny artefakt. Jeszcze pociąg jedzie. Fuck, ja nie, w tym dniu chyba nie pójdę tam. Dobra. Zobaczmy. Mamy ukończone Cave Insects, czyli te bugi. I za to dostaję Insect Head, który jest śmieciem. Jej, fajnie. To jest nic. To jest nic. Proszę. Ale szybko atakuje. Ale to jest nic. No. Co ja z tym zrobię? Coś się dzieje. Meteoryt! W końcu meteoryt spadł. W końcu meteoryt spadł. W końcu meteoryt spadł. O tak. W końcu jedy. Jej.
Jej, zobaczymy co. Miałem iść na dobra. Zobaczymy co będę z tego miał. Do wykopania meteorytu musicie mieć co najmniej złoty kilof. Jak coś. Gdzie on jest? Gdzie? Gdzie? Tu jest. Kopiemy. I dostałem geody, iridium i stone. Yeah. No i iridium, no iridium, no kurczę, muszę się cieszyć. Przecież to iridium, no. To jest iridium, tego nie pomalujesz. Schowajmy to. I idziemy, zobaczymy co. W ogóle zobaczę, jakie mam szczęście przy okazji, jak już jestem tutaj. Żarcie zostaje, to idzie tu i to idzie tu, dobra. A szczęście moje na dzisiaj to jest... pech. Dobra, nie szkodzi. Chyba aż tak źle nie będzie. Albo będzie. Poczekam, aż będzie... będzie naprawdę dobrze. I... a, Sebastian ma urodziny. Mam go w dupie. Co to było? Takie... Muszę być dobrze przygotowany na... a, neutral. Może być. Chociaż nie ma pecha. Dobra. Weźmiemy tutaj parę rzeczy. Ale... używam parę... Earth Crystal tylko. Wykopałem kolejny Ancient Duel. To już jest czwarty bodajże. Ciekaw jestem, jak ile artefaktów się trafi w tym. No brakuje mi ile tutaj jeszcze? No, no trochę. Troszeczkę. Troszeczkę. Mogę tu spróbować coś znaleźć. Mam bomby, nie? To. Tutaj nie jest za dobre miejsce na to. Nic! A, przypomniałem sobie, jeszcze miałem schody zrobić, znaczy napisaliście mi, żebym schody zrobił na wypadek, gdyby naprawdę miał wielkiego, ale to przeogromnego pecha, że akurat no za cholerę nie będzie chciało przejście się otworzyć, co jest oczywiście no w moim przypadku bardzo ma dużą szansę. A gdzie jest mój cały kamień? Schody kosztowały... ile? Co? Tu są. Nie. Rezygnuję. Nie będziemy robić schodów. Dobra, jesteśmy przed wejściem tak naprawdę, więc... no nie wiem, no robimy, nie? Wtedy... ciśniemy! Thank you.
Okej, okay, udało mi się tylko dostać do poziomu 35 albo 6, nie, zapomniałem spojrzeć. Znaczy spojrzałem, ale zapomniałem. 35 albo 36 i nie jestem pewny teraz. I szczerze powiem, jest lepiej na pewno. Wszystko idzie szybciej, ale jak trafisz na poziom, gdzie są same potwory i nie ma kamieni, wtedy jest się w dupie. I wtedy jednak trzeba by było użyć tych schodów. To akurat dobre by było. W takiej sytuacji dopiero. No i będę miał połowę energii. Szkoda. No, ale mam 9 mining i możemy zrobić krystalarium, więc będziemy mogli robić farmę diamentów. I tak samo tutaj możemy robić z Hizalajem inkubator. I explosive ammo. Do tej procy pewnie. Dobra, więc ogólnie to, co znalazłem. Znalazłem tego dziwnego ludzika aliena. Znalazłem skeletal tail. Łyżkę, która już była. No tu razy dwa mam. No i tyle. To co, jeszcze to. No ogólnie artefakty wszystkie, jakie zdobyłem, to. Jeszcze iridium 13. Nic mega, ale też są fajne rzeczy. Nie jest źle. Jest dobrze. Zaniesiemy to Gunterowi. Tylko gdzie jest? Gdzie jest? Ech, to chyba będzie tutaj. A krystalila, krysta, coś tam. Mam pełno kamienia przy okazji. Gdzie to jest? Gdzie to jest? O, jest. Krystalarium. 2 iridium bary, 1 battery pack, 5 gold barów i stone. Nie jest to zadanie, muszę przyznać. Jest to nawet porządnie drogie. Weźmiemy ametyst dla Abigail. A i mam od cholery omnigeod. Więc możemy zrobić opening spory. Tylko że jeżeli chcę robić opening spory, to muszę mieć sporo miejsca. Tutaj mam jeszcze to. I jeszcze coś mi się wydawało, że było. Nie. Może było, może nie. Geody idą ze mną. Tutaj jedna tylko sztuka. Bo mogę schować, to mogę schować. Znowu brakuje miejsca. Znowu brakuje miejsca. To. Geody. Są? Są. Na pewno jeszcze więcej tu geod znajdę. No tu akurat nie. A tu też nie. Trzeba wziąć wszystko. Ile się tylko da. Nie ma nic? Zero? Naprawdę? To wszystko, co mam? Czekaj, artefaktów nie mam za mało? To. Nie, chyba nie. Chyba. Jeszcze zobaczę. Czy jest tu coś, czego nie zaniosłem? Nie, wszystko jest. Z tych geod też będzie sporo. Tylko gdybym je znalazł, to by było świetnie. Gdybym je tylko znalazł. Dobra, chyba nie ma. Jedna frozen geoda jest, to jest do bundla, więc nie będę tego używał ani nic. I teraz jeszcze coś było z jakimś skarkrołem. Pamiętam, czytałem komentarz, że było o skarkrołie. Ale już nie wiem. Coś było. Coś było. Najpierw tak, zanosimy to, czy... Nie, najpierw geody. Dobra, najpierw zanosimy. Jeszcze robaczki.
Nic, a nic. Fak, jestem za szybko. Zobaczmy śmieci. Nic. Co to jest dźwięk? O, pójdę na plażę i zbombarduję. Nie mam bomb. Ale da się zbombardować plażę? Chyba tak. O, to jest to z tymi filarami, co na plaży są. Taka podpowiedź. Co zrobić? Aha. Bo ja tu mogę wszystko zbombardować. Dobra, idziemy. Może będę miał mega szczęście i trafią mi się wszystkie artefakty? Nie, raczej nie. To jest niemożliwe, ale sobie zawaliłem ekwipunek. Dobra, proszę. Było już. To ja nie wiem. To chyba nie było. A, już wiem co. O, tego nie było na pewno. Wiem co z muzeum z Krakowa mam. W postaci misia. Przypomniałem sobie ten komentarz. No, zobaczymy. Dużo rzeczy. W ogóle dobry to jest sposób na zbieranie geod. To niszczenie bombami kamieni. Tylko najlepiej to robić, jak ma się szczęście. Wow, 6 iridium, wow. Koniec miejsca. Zanosimy. I... Donate. O, sporo tego jest. Raz. Dwa. Wszystko? Myślałem, a jeszcze to. Myślałem, że więcej tego będzie, ale... Collect Rewards i tu mamy gdzieś... Jest. Rare Crow. 7/8. Wow. Dzięki za to. Za ten komentarz. Może coś nowego się trafi. Hej. Granit. Oj, coś jeszcze nowego. Dobra. Granit też nowa rzecz. Sporo już tego mam. Donate. Granit. I to coś. Fajnie. Jaki mam reward? Collect. Krzesło. Ech. Ech. Teraz jak zobaczę na artefakty, to artefaktów mamy tyle, a minerałów mamy tyle. Czyli brakuje mi jeszcze z minerałów tyle rzeczy. Nie wiem, czy to minerały są potrzebne. Chyba tylko artefakty na ten klucz. Nie wiem. Ale już prawie. No. Jest progres! Rzec muszę. Dobra, więc teraz zrobię jedną rzecz. Nie podleję psa. Tylko to jest który? 7/8. Czyli on jest tu. Muszę jakoś lepsze miejsce mieć na te krowy. No, dużo lepsze miejsca, nie na środku. To jest złe. Nie wiem co zrobić z tymi minerałami, które już mam. Na razie je zostawię, pomyślę.
potem. Co zrobię z nimi. Ale teraz... Po kolei. To jest pierwszy z 8. No to 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pierwszy idzie tutaj. Drugi tutaj. Trzeci. Czwarty mam. Trzeci, czwarty. Piąty, szósty, siódmy, ósmy. Siódmy, ósmy. Brakuje mi jednego! Tylko jeden! A ja wiem, gdzie go zdobyć. Chyba w kasynie. Ale! To będzie na tyle w tym odcinku. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobał. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa!